a od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: ten Eliasza woła. I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. A po sabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Witam serdecznie pastora w naszym studio. Dzień dobry, witam. Podczas dzisiejszego spotkania chciałbym, abyśmy porozmawiali o śmierci Jezusa. Zastanowili się nad jej sensem, nad celowością owej ofiary złożonej dobrowolnie. Trudno byłoby nam chyba zadowalająco odpowiedzieć, kiedy u Jezusa pojawiło się przekonanie, że cały świat ginie i zginie, jeśli On, Jezus, go nie uratuje i jeśli nie złoży za niego w ofierze swojego życia. Ratunek dla upadłego świata widział więc Jezus w swojej śmierci. Uczynił z tego cel swojego życia. Umarł na krzyżu. Czyn Jezusa, po ludzku mówiąc, wydaje się nieprawdopodobny, nieracjonalny, bo w ogóle jak śmierć jednego człowieka może uratować cały świat? Jak można umrzeć zamiast wszystkich ludzi? No i w końcu, jak czyjaś śmierć może sprawić, że nigdy na ziemi w przyszłości nie będzie śmierci i cierpienia? Czy ofiara Jezusa, pastora zdaniem, powinna nas dziwić, czy nie? Może nie tyle dziwić, ile cieszyć. Dlatego, że chrześcijaństwo zawiera tą fantastyczną naukę o zbawczym dziele Mesjasza. Rozumie natłok tych pytań. Spróbujmy się odwołać właśnie, zanim będziemy mówili o tych kwestiach wielkich, do naszego indywidualnego doświadczenia. Zadaję takie sobie proste pytanie. Czy ja jako ojciec mam prawo ponosić odpowiedzialność za swoje nieletnie dzieci? Jeżeli moje dziecko wybiło sąsiadowi szybę, to rozsądny sąsiad nie zwraca się w ogóle do dziecka. Idzie rozmawiać z ojcem. Ojciec wyciąga portfel i pokrywa rachunki i straty, które wyrządziło dziecko. Czy to jest coś dziwnego, że ojciec zapłacił za straty wyrządzone przez dziecko? Nie. To jest w naszej mentalności czymś absolutnie normalnym. Na każdej klatce schodowej w szanującym się bloku jest taka wywieszka. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice. Na jakiej zasadzie? Bo dzieci pochodzą właśnie z tychże rodziców. Nie wiem, na ile to jest dobry przykład, ale w pewnym sensie ujmuje tą relację ojciec i dzieci. Między nami a Bogiem jest właśnie coś takiego, co można do tej relacji przyrównać. Ojciec i dzieci. I gdy my, jako rodzaj ludzki, popełniliśmy błędy, które skazywały nas na śmierć, to Bóg w swoim wielkim miłosierdziu postanowił zapłacić własnym boskim życiem, bo jeżeli wyrządzone są straty materialne, to można zapłacić pieniążkami za to. Ale jeżeli wyrządzone są straty moralne, etyczne, które w dalszym rozrachunku
doprowadzają do śmierci indywidualnej, a nawet do unicestwienia całej planety, tak jak my widzimy, do czego doprowadza grzeszność. A gdybyśmy szli dalej, to nie wiemy, czy rozłupanie tej naszej ziemskiej skorupy, bo już jest tyle broni przygotowane, że to można doskonale zrobić, nie spowodowałoby zakłócenia w jakimś tutaj układzie słonecznym. Więc Bóg za to przewinienie, które zmierza do unicestwienia, sam siebie wystawił na unicestwienie. To był jedyny sposób? Sądzę, że jedyny, jeżeli chciał Bóg zachować swoje dwa atrybuty, dominujące dwa atrybuty, sprawiedliwość i miłosierdzie. To jest bardzo trudna, nie tyle śliska, ale bardzo trudna kwestia, jak pogodzić te dwie sprawy. Ale przecież rodzice też podejmują ten wątek i zastanawiają się nieraz, jak postąpić względem dziecka, kierując się miłosierdziem i sprawiedliwością. I bywa tak, że wymierzona jest jakaś kara, a ta kara jest wymierzona w imię sprawiedliwości i w imię wielkiego miłosierdzia, chcąc skorygować postępowanie tego krnąbnego dziecka. I w takiej sytuacji właśnie stanął Bóg. Ale grzech na ziemi to nie jest tylko kwestia ziemian. Pismo Święte sprawozdaje, że cały świat jest nasycony inteligentnymi istotami, które obserwują ziemię, obserwują losy grzechu, obserwują ten straszny eksperyment, w który jest uwikłana ludzkość z własnego wyboru. Ale to zło jest spotęgowane demonicznym oddziaływaniem upadłych aniołów. Tego zła już jest tak wiele, że Adam z Ewą, gdyby znali skutki swojego czynu, gdyby przed zerwaniem owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego przesunął im się przed oczami taki film, to nie wiem, co by oni zrobili, a raczej wiem, żeby potrząsnęło to nimi, prawda? To może należało taki film im przedstawić. Ale to byłby film fantastyczny. To nie byłby dokument, zapis dokumentu, prawda? Należało przeżyć rzeczywistość, żeby dokonać wyboru zupełnie racjonalnego. I istoty, które zamieszkują nasz świat, to przyglądają się temu i mówią: sprawiedliwe są wyroki Twoje, Boże. Istoty rozumne przeżywają zupełnie z innej perspektywy właśnie problem zła. Widziały bunt Lucyfera, widziały dumne oświadczenie, jaką on jest w stanie wykreować cywilizację i kulturę. Widzą później, jak to w praktyce się sprawdziło. My przeżyliśmy wiele takich eksperymentów politycznych, które zapowiadały się fantastycznie, ale wskutek nieprawości, ułomności natury ludzkiej spełzły do poziomu podłości. Tak więc własne dzieło szatana potępi go. Ta miłość, która zawisła na krzyżu, przekonała innych o tym, że właśnie sprawiedliwość, miłość Boża, sposób rządzenia Boga, prawa Boże są dobre. Patrząc jednak chłodnym okiem na ofiarę Jezusa, musimy powiedzieć, że właściwie jest ona dla współczesnego człowieka nieco abstrakcyjna, gdyż tak naprawdę nie widzimy tego, aby ofiara ta ratowała nam życie, tak jakbyśmy umarli, potem powrócili znowu do życia. Niełatwo także przyjąć, że przywraca nam ona wieczne życie, ponieważ nikt z nas nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek takie życie prowadził. Nie mamy takich doświadczeń. Biblia wymaga, abyśmy wierzyli, że Jezus nas ratuje, a więc wymaga, abyśmy odrzucili racjonalizm. Czy Ewangelia nie wymaga zbyt wiele od nas? No, wymaga od nas wiary. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że wiara w naszym życiu jest nieodzowna. Ja nie uczestniczyłem w bitwie pod Grunwaldem, ale wierzę, że ona była. Pozostały jakieś ślady też, takie materialne w postaci obrazów Matejki. Pozostały kroniki, Gala. Ja im wierzę. Podstawą wszelkiej wiedzy jest wiara. Proszę zwrócić uwagę, że tak samo z zakresu biologii. Ja uwierzyłem swoim nauczycielom i
Teraz otwartą kwestią jest, w co my wierzymy. Można wierzyć w ewolucjonizm, można wierzyć w kreacjonizm. Więc ludzie ruszą się między sobą w to, w co oni wierzą, w jakie opcje, w jakie założenia, w jakie prawdy, w jakie pewniki, w jakie aksjomaty. Niektóre aksjomaty tak oczywiste nie sprawdzają się, jak dwie równoległe, które nigdy się nie przetną, okazuje się, że gdzieś w lotach kosmicznych przecinają się. Prawdy logiczne nie sprawdzają się, nie ma tylko takiego dwuwartościowego układu jak prawda fałsz, jest jeszcze coś takiego jak możliwość. Więc Pismo Święte również jest księgą, z którą możemy się zapoznać i możemy w nią uwierzyć albo odrzucić. Jezus Chrystus w pewnym momencie powiedział, że błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. No my jesteśmy w ogóle skazani na wiarę. Zatem to jest taka kwestia zdobywania jakichś cząstkowych przeświadczeń, takich doświadczeń małych, z których się uogólnia i właśnie się decyduje, w co będę w zasadzie wierzył. I Pismo Święte przedstawia historię Łazarza, że żył, że zmarł i że zmartwychwstał. Pismo Święte mówi o zabraniu z ziemi Enocha, Eliasza, Mojżesza. Możemy w to wierzyć albo nie. No takim też właśnie wymagając wiary jest fakt stworzenia świata, prawda? Więc jeżeli ktoś nie chce wierzyć, to nie uwierzy. Bo okazuje się, że często sfera emocjonalna w znaczącym stopniu rzutuje na to, co my wybieramy. Nigdy nie jest tak, że tylko racjonalizm kieruje nami i przesłanki racjonalne. Współcześni na przykład ewolucjoniści twierdzą, że ewolucjonizm jest dla nich satysfakcjonujący etycznie, moralnie. O dziwo! Z kwestii poznawczych przechodzimy do sfery etycznej. Okazuje się, że niektóre przywary charakteru, pewien styl życia przesądza o tym, co ja ostatecznie wybieram. Czyli jak gdyby do swojego życia nieraz dopasowuje swoją teorię. Tutaj zastanawiamy się nad tym, czy życie wieczne jest w zakresie naszego indywidualnego doświadczenia. No nie. Nie. Ale jeżeli czytamy Pismo Święte i zawierzymy właśnie tej księdze, która już na początku wymaga od nas rozstrzygnięcia, czy wierzę w to, że Pan Bóg stworzył człowieka. Czy też przyjmę założenie, że bez projektu, bez ingerencji istoty inteligentnej ewoluował aż do naszego poziomu. W zupełnie przypadkowy sposób. Więc to wymaga już pewnego rozstrzygnięcia. Ale w końcu jak gdyby ważymy na szali dwie wiary. Wiarę w jedną koncepcję ewolucjonistyczną i wiarę w koncepcję kreacjonistyczną. I na podstawie własnego rozsądku w końcu muszę wybrać, która opcja jest bardziej wiarygodna. Ja jestem przekonany, że człowiek powstał na zasadzie inteligentnego projektu, że wszechświat powstał na zasadzie inteligentnego projektu. Miałem możliwość kilkakrotnie oglądać dokumentacje budowy domu i tak zwane branżowe dokumentacje na zwyczajny dom, albo jeżeli mówimy o kaplicy, o szkole, to tego są tomy, kilkanaście grubych książek. A to przecież tylko dom i tylko szkoła. A człowiek jest niepojętym dziełem. W ocenie naukowców umysł ludzki jest najbardziej złożoną strukturą we wszechświecie. I myślę właśnie tutaj o ewolucjonistycznych koncepcjach różnego pokroju, bo to jest cała gama właśnie wizji. I stąd w niektórych osobach zachwiała się wiara. Popatrzmy na to, że system ten wniknął do szkół. W pewnym okresie człowiek musi stanąć na własnych nogach światopoglądowych i ocenić, czy te koncepcje, te teorie, które do niego docierały, są wiarygodne. Niektórzy podejmują ten trud intelektualny, inni w ogóle nie podejmują. I biernie przyjęli to, co otrzymali z zewnątrz. Każdy z nas może w indywidualnym doświadczeniu powiedzieć o tym, czy jest Bóg, czy nie. Patrząc na swoje życie, na ciężkie jakieś momenty, jakieś
krytyczne chwile, gdy w jakimś desperackim uniesieniu wołaliśmy: Boże, ratuj. Niedawno prowadziłem z koleżanką wywiad z profesorem filozofii, który przeszedł obóz koncentracyjny w Szczudchowie. Za stalinizmu był więziony. Widział tyle zła i powiedział takie słowa: kiedy robię bilans dobrych rzeczy, jakie widziałem, i złych rzeczy, przeważają te złe rzeczy. Przeważa cierpienie. Nie potrafię uwierzyć. No to jest oczywiste, że można do takich refleksji dojść, ale niekoniecznie do takich wniosków. Dlatego, że się myli dzieła Boże z dziełami ludzkimi. Jest chyba błędem logicznym, jeżeli obserwuję dzieła ludzkie i orzekam o istnieniu Boga. To raczej by należało oglądać dzieła Boże i orzekać o istnieniu Stwórcy. I to jest, wydaje mi się, sensowne i logiczne. A ja dzieła Boże widzę w kosmosie, w cudownej budowie człowieka, w różnorodności materii. Ja również spotkałem się z człowiekiem, który nie przedstawił mi się osobiście, ale z jego elokwencji, zasobu wiedzy wynikało i to, że też Tatarkiewicza dobrze znał, też kwalifikowało go do tej grupy polskich dobrych filozofów. Leżał razem z moim ojcem na oddziale na onkologii i w pewnym momencie, gdy mój tato się obudził i raz po raz powtarzał: Boże, dziękuję Ci, że żyję, to on takim niezadowolonym głosem powiedział: nie ma co dziękować temu, którego nie ma. Kto ogląda dzieła ludzkie, wątpi w istnienie Boga. Kto ogląda dzieła Boże, umacnia się w wierze w istnienie Boga. I gdy mu to przedstawiłem, to powiedział: tak, ale profesor Tatarkiewicz nie wierzył w Boga. No prawda, nie wierzył. A wcześniej spytał się mnie w ogóle, kim ja jestem. Powiedziałem, że pastorem jestem. Wtedy jak gdyby otworzył swoje serce, mówi, że pogarsza się stan jego zdrowia, że nie chcą go operować, bo ma za słabe serduszko, że ma 70 lat, a chciałoby się jeszcze pożyć tych kilka lat, mówię. Gdy mówiłem o tym, że jego Bóg też kocha. Ja wierzę, że Bóg oddziałuje na człowieka, na każdego. I on też wspominał o tym, że on nie wierzy w Boga. W ostatnich dniach wojny odszczelono mu nogę. Ale to ludzie odszczelili. To nie Bóg. Jeżeli winy za dzieła ludzkie przypiszemy Bogu, to to świadczy o jakimś nieporozumieniu, niedojrzałości intelektualnej. Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje dzieła. No bo człowiek myśli w taki zupełnie prosty sposób. Mianowicie, skoro istnieje wielki, miłosierny Bóg i widzimy tyle zła, no to kto może to zmienić, prawda? Zgadza się, ale cudowność Boga sprawia to, że godzi te cele globalne, maksymalne, też z tymi jednostkowymi, gdy ludzie Boga proszą o pomoc. Ale Pismo Święte na końcowych kartach mówi nam o tym, że Bóg się podda osądowi wszystkich istot, które są. Podda się osądowi. A efektem tego sądu będzie taka sentencja: sprawiedliwe są wyroki Twoje, Królu nasz i Panie. Godzin jesteś wziąć moc, cześć, chwałę. Mówimy, że Jezus oddał swoje życie za rodzaj ludzki, umierając za Niego na krzyżu. Ale to oddanie i śmierć Jezusa wydają się także nie do końca prawdziwym oddaniem i śmiercią. Ponieważ po 3 dniach, jak czytamy w Ewangeliach, Jego życie zostało Mu przywrócone i znowu żył. Jezus więc przeżył swoją śmierć. Zresztą Jezus wiedział, że powstanie z grobu. Wiedział, że po 3 dniach od śmierci przywita go życie. Przypomina to poniekąd przedstawienie teatralne, w którym aktorzy także nie umierają naprawdę, tylko na niby. Jest to najtrudniejsze pytanie, z którym obcuję przeszło 20 lat i nie podejmowałem się publicznej odpowiedzi na nie. A nawet w moim odczuciu, w moim zrozumieniu Pisma Świętego nie ma dobrych przesłanek, żeby z całą stanowczością wyrokować i odpowiadać na to pytanie. Zatem moje przemyślenia rozpoczynają się właśnie taką sentencją: mnie się zdaje. I wszystko, co dalej powiem, to jest tym, co mi się zdaje w tej kwestii. I nie roszczę sobie pretensji do trafnego ujęcia tego zagadnienia. Być może odpowiedź na to pytanie spoczywa w zespoleniu dwóch natur w osobie Jezusa Chrystusa.
Jezus Chrystus był Bogiem, a gdy pojawił się na ziemi, był człowiekiem w zewnętrznym wyglądzie. Aczkolwiek miał tą świadomość wywodzącą się z świadectwa Matki i z świadectwa Pisma Świętego, że istniał wiecznie. Proroctwo Michała mówi, że jego wyjścia są z dawna, ode dni wiecznych. Proroctwo Izajasza mówi, że jest Ojcem Wieczności, to dziecię, które się narodziło. Jezus Chrystus kiedyś powiedział: daj mi tą chwałę, proszę Cię, Ojcze, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Prawda? Nie wiadomo więc, czy poznanie Jezusa Chrystusa nie miało szerszy zakres, aniżeli to, które zostało objawione w Starym Testamencie. No ale teraz idźmy dalej w naszym rozumowaniu. Egzystencja Jezusa Chrystusa przed wcieleniem była egzystencją boską, istnieniem, życiem Boga. Gdy przyszedł tutaj na ziemię, to w liście do Filipian czytamy takie oto słowa. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Być może nie było to w jednorazowym akcie, ale Jezus Chrystus zrezygnował ze swojej egzystencji w postaci Bożej, w chwale Bożej. I On zrezygnował z tego dla zbawienia człowieka już wtedy, gdy narodził się na ziemi. Ale jeszcze nie zrezygnował z życia, prawda? Następnie żyje tutaj na ziemi, ponosi śmierć. Więc jest to jak gdyby w moim zrozumieniu rozłożone w czasie, ale tak naprawdę zamyka się egzystencja jednej z osób bóstwa w akcie śmierci. Ale ponieważ Jezus Chrystus był tą istotą, która była poczęta z Ducha Świętego i miała w sobie pierwiastek boski i z Marii miała pierwiastek ludzki, to Jezus Chrystus jako istota, która nie zgrzeszyła, zmartwychwstaje w ciele, jakie miał Adam bezgrzeszny. Ludzie mu chcą oddać hołd. On mówi, że on nie zasługuje na hołd, aż się skontaktuje z Bogiem Ojcem. Czy te sprawy między nim a Bogiem są należycie załatwione? Czy jego ofiara za rodzaj ludzki jest przyjęta? Gdy jego ofiara jest za rodzaj ludzki przyjęta, to Jezus Chrystus jest wprowadzony przez Boga. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 1 rozdziale i w 6. Skoro zaś znów wprowadzi pierworodnego na świat, powie: niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Do Syna zaś: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię Boże Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. I w 5 rozdziale Apokalipsy czytamy takie oto stwierdzenie. W 9 wierszu. Śpiewają pieśń nową, mówią: godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęci otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, ludu, narodu. Dalej czytamy: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę, bogactwo i mądrość i moc. A Jezus Chrystus mówi: Ojcze, daj mi tą chwałę, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. To znaczy, że jej nie miał, że ją stracił tutaj na ziemi. Więc w akcie ofiary Bóg, który nam się objawił jako Syn Boży, poświęcił wszystko dla człowieka. To znaczy, że na krzyżu Jezus umierał jako Bóg także. Spróbujmy uprawdopodobnić ten fakt. Uprawdopodobnić, że umarł Bóg na krzyżu. Wszechmoc Boża i nieśmiertelność Boża to nie są atrybuty, które
absolutnie kolidują z sobą. Bóg ze swojej woli dla rodzaju ludzkiego złożył życie. Pismo Święte mówi, mam prawo, mam moc to życie dać i wziąć, to ci rozkazanie wziąłem od Ojca. Skoro Jezus oddał swoje życie jako Bóg, jako człowiek, tak, i na krzyżu umarł, a wiemy, że został zmartwychwzbudzony, czyli wynikałoby z tego, że Bóg Ojciec wzbudził go w nagrodę za to, że zbawił człowieka, za to, że umarł za człowieka. Ta istota na mocy Bożego postanowienia została wyniesiona ponad wszystkich. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli taki akt miał miejsce, to on miał też swój cel i swój sens i swój powód. Fakt wyniesienia i nadania Jezusowi Chrystusowi jakichś specjalnych godności, bo właśnie tak odczytuje tekst z Hebrajczyków. Skoro zaś znowu wprowadził pierworodnego na świat, mówi, a my wiemy, że określenie pierworodny, tak jak w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale jest przedstawione, dotyczy aktów wzbudzenia Jezusa Chrystusa. Więc Jezus Chrystus jest tutaj wprowadzony na scenę publiczną wszechświata przez Ojca po zmartwychwstaniu. Ten uniżony, ten co na krzyżu wisiał, ten, co tam się tulił w Getsemane do ziemi, ten, który zakosztował śmierci, teraz jest Bogiem, stronem na wieki wieków, bo umiłował to. Niech mu się wszyscy kłaniają, niech mu oddają pokłon. Całe niebo uznało prawo Jezusa Chrystusa do reprezentowania ziemi, człowieka i do bycia z Ojcem dalej tak jak wcześniej, bo Chrystus to prosił, abym miał u Ciebie tą chwałę, którą miałem zanim wszechświat powstał. Czy to nie umniejsza ofiary jednak Jezusa? Prawdziwości śmierci? Bóg Ojciec ma pełne prawo, przepraszam, że tak powiem, tego wywyższyć, tego poniżyć. Jezus Chrystus swoim dziełem, swoją ofiarą zasłużył na wyniesienie. To Bóg, który w bytowaniu przedwiecznym wyrzekł się swojej postaci, być może już w tym momencie, ja mówię być może, bo to są bardzo spekulatywne słowa, gdy Jezus Chrystus zdecydował się na ofiarę, to może już wtedy coś się stało? Pewne jest, że gdy urodził się, to zrezygnował z swojej egzystencji boskiej, egzystencji w pełni boskiej. Zaczęło się jego bytowanie w cudownym połączeniu natury ludzkiej i boskiej, bo z Ducha Świętego i z człowieka. Umiera na krzyżu jako Bóg i człowiek. I zmartwychwstaje jako postać historyczna Jezus Chrystus. Nie będę tutaj już wnikał, bo uważam, że trzeba położyć pewne granice swojemu spekulatywnemu myśleniu. Dlatego zmartwychwstaje, bo miał cząstkę ludzkiej natury i ma współuczestnictwo jako istota ludzka w ofierze Bożej, która dokonała się na krzyżu. Zbudza go racją tą, że zbawienie dokonało się rodzaju ludzkiego. Jezus Chrystus współuczestniczył w człowieczeństwie i miał ciało ludzkie, miał życie ludzkie, żył w miłości i wierze w Boga i teraz on jest zmartwychwzbudzony jako członek ziemskiej rodziny. Na tej samej zasadzie jak wszystkie dzieci Adama. A teraz po prawicy majestatu Bożego siedzi ktoś, co Daniel mówi, że widziałem syna człowieczego. Jest ktoś z naszej ziemskiej rodziny. Świat cały niebiański powiedział tak. Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc, cześć i chwałę i błogosławieństwo. Tam jest ocena, że godzien jest ten baranek wziąć. Więc nie wiadomo, jak się ma to, co odziedziczył, co otrzymał, do tego, co stracił. Nie wiemy. Pismo Święte nie objawia nam to. Nie jest to jakieś wyraziste, jasne. Ale wiemy o tym, że Jezus Chrystus będzie razem z rodziną ludzką już na wieki żył tutaj na ziemi. Stąd ofiara drugiej osoby bóstwa jest autentyczna, bo w swej postaci ona przeminęła. Ale jeszcze raz zaznaczam. Nie twierdzę, że mam rację. My możemy sobie rozważać, ale nawet te pytania pokazują nam, że
Bóg kieruje się miłością przeogromną do rodzaju ludzkiego. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty, że całe niebo było w to zaangażowane i w całe niebo uznało prawomocność Bożego postępowania. Woli wzbudzenia Chrystusa i nadania Mu tej godności arcykapłańskiej, pośrednika. Uważam, że określenie teatralność nie jest w zgodzie z naturalistycznym opisem śmierci Jezusa Chrystusa, z opisem cierpień getsemańskich i z opisem sześciogodzinnego wiszenia na krzyżu, gdzie w bólu woła pragnę, gdzie w bólu, doznając tej rozłąki wynikającej z przyjęcia grzechu świata na swoją osobę, woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ale Ewangelie zgodnie sprawozdają, że jeszcze raz Jezus Chrystus głośno zawołał, a Ewangelia Jana mówi, że zawołał na koniec: wykonało się. I te słowa to nie są słowa załamanej duszy. Te słowa wypowiadali wielcy wodzowie, gdy odnosili zwycięskie bitwy. Jezus Chrystus, gdy oddawał ducha w ręce Boże, powiedział: wykonało się. No tak, ale w świetle zmartwychwstania Jezusa ból Boga Ojca, który oddaje swojego Syna na śmierć za innych ludzi, wydaje się także jakiś umowny i niepełny. No bo ten Ojciec wie, ma świadomość tego, że Jego Syn ożyje. Mało tego, sam Go wzbudzi do życia. W tym świetle Jezus jakby nie umarł, tylko zasnął. Może popatrzmy na ból Boga Ojca. Nie był największy w chwili zgonu Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus Chrystus narodził się na ziemi, to zaczął się chyba ból już Boga Ojca. Proszę zwrócić uwagę, że walka Jezusa Chrystusa z szatanem była autentyczna. To nie były pozorowane ruchy. Jezus Chrystus mógł autentycznie zgrzeszyć tutaj na ziemi, upaść i już nigdy by nie zobaczył oblicza Bożego. Nie wiem, co by się stało. Ale jakie wielkie zdarzenia mogą się kryć pod tym okresem, że nigdy by już nie zobaczył oblicza Bożego. Więc życie Jezusa Chrystusa na tej ziemi to jest kroczenie nad przepaścią wiecznego zniszczenia. No ale w sumie, kiedy się zdecydował na oddanie życia za innych, no to się musiał z tym liczyć. Tak, ale nic tak nie boli, nie stwarza takiej rozterki uczuć jak niepewność. Czyli tutaj jest taka kwestia bardzo właśnie może trudna. Istnieje coś takiego jak wszechwiedza Boża i wolna wola człowieka. I w stosunku do Jezusa Chrystusa zaistniał taki sam fakt. Wszechwiedza Boga, ale też Jezus Chrystus wierzył, że Jego miłość, Jego przywiązanie do praw Bożych wyznaczać będzie drogę Jego życia. Ale szatan twierdził inaczej, że tak samo ulegnie i zgrzeszy jak wszyscy inni. I rozpoczęła się wielkie zmaganie, a rozpoczynało się właśnie na poziomie umysłu Jezusa Chrystusa, na poziomie Jego pragnień, Jego dążeń. I teraz dochodzi do takiego szczytowego miejsca jak Getsemane. Na Jezusa Chrystusa złożone są grzechy całego świata. I Chrystus aż się pod tym łamie i prosi, aby Bóg ten kielich wziął. Mówi: ale niech się dzieje Twoja wola. Przychodzi anioł, który go pokrzepia. To jest kryzys w ostrym stadium. Następnie Jezus Chrystus pokrzepiony już idzie na krzyż, ale tam biczowanie. Łatwo mówić o zwycięstwie, jeżeli jest nienaruszona fizyczność człowieka, ale jak jest ubity, umęczony, przybity do krzyża, to cierpienia Ojca były wielkie. Emocje są na kanwie przeżyć aktualnych. Więc przeżywanie Boga Ojca nie można traktować jako pozorowane. Cierpienie Chrystusa nie było pozorowane i ból Boga Ojca był autentyczny. No ale co stracił Jezus, kiedy uratował człowieka? Nie stracił życia. Chociaż tak się mówi, że Jezus oddał swoje życie. Jezus Chrystus w rozmowie z Piłatem powiedział tak, że ja mógłbym tutaj mieć legiony na pomoc. Powiedział też: życie swoje mam moc dać i mam moc wziąć.
każdym razie w życiu tej osoby ma miejsce śmierć. Ale tak, faktycznie ta śmierć następuje na krzyżu. Jeżeli jest przybity do krzyża, jeżeli pękło mu serce, jeżeli zidentyfikowali, że jest martwy i złożono go do grobu, umarł więc. Później z martwych wstaje, ale nie w bycie istoty sprzed wcielenia, tylko z martwych wstaje jako historyczny Jezus Chrystus, który tutaj trwał na ziemi i żyje dalej. Niektórzy sobie zadają pytania, czy Jezus tak naprawdę może zrozumieć każdego człowieka, skoro wiele doświadczeń ludzkich nie przeżył i czy może tak naprawdę rozumieć tą głębię cierpienia człowieka? Nie trzeba mieć identycznych przeżyć, żeby drugą osobę zrozumieć. Wystarczy mieć podobne przeżycia. Śmiem powiedzieć, że nie ma dwóch zdarzeń na tej ziemi, które by były identyczne. A jednak ludzie się nawzajem rozumieją i mówią, rozumiecie, i ten drugi też czuje, że ktoś go rozumie. Jezus Chrystus nie uległ żadnej pokusie, ale możemy sobie wyobrazić, jakie jeszcze pokusy mogły stać przed 30-letnim mężczyzną. Tak, ale nie mamy opisów, gdzie Jezus dotykał tego dna, które dotyka człowiek generalnie, i potem z niego wychodzi. Proszę. Tak, ale nie mamy opisów, gdzie Jezus dotykał tego dna, które dotyka człowiek generalnie, i potem z niego wychodzi. Proszę zwrócić uwagę, że Chrystus nie urodził się jako pierwszy syn Adama i Ewy, bo wtedy to zło naprawdę jeszcze było pączkiem, że tak powiem. Po 4000 lat grzechów, umownie przyjmujemy 4000 lat, bo ja operuję tym określeniem 4000, a tak do końca wcale nie wiemy, czy 4000. Po kilku tysiącach lat grzechu Nazaret był naprawdę zdegenerowaną mieściną, ale Chrystus to przeżył. Otarł się o całą podłość ówczesnego świata, a nie zgrzeszył. Wyobrażam sobie, że cierpienie ludzi w grzechu może być olbrzymie. To cierpienie w grzechu przeżywał Jezus Chrystus od chwili, gdy w Getsemane złożono na Niego ciężary całego świata. Jak to zostało uczynione, nie wiem. Ale jest napisane, że zostało to złożone. Więc On, chociaż nie popełnił grzechu, to od tego momentu czuł się tak, jakby z wszystkich tych brudów zakosztował. W książce Życie Jezusa czytamy o tym, że go apostołowie musieli go podtrzymywać, bo się przewracał pod wewnętrznym cierpieniem i cierpieniem, które rozlewały się w całym jego ciele. Więc ten wymóg, aby nie zgrzeszył, musiał być spełniony, a jednak od ogrodu Getsemane czuł rezultaty jak gdyby grzechu, cierpienia grzechu, całe dno grzechu. Także ledwo szedł, apostołowie go wspierali. Że jest powiedziane, że twarz jego była jak gdyby obrzydła dla istot ludzkich. Tak się zmienił na twarzy. Takie cierpienia przeżywał, że się do ziemi wtulił, że krwawy pot wystąpił na jego oblicze. Więc mówienie o tym, że nie przeżył, jest zupełnie umowne. Nie przeżył w ujęciu doświadczenia grzechu, ale przeżył w sensie skutków i brzemienia następstw tych grzesznych czynów. Czy Jezus wtedy na krzyżu zapomniał, że zmartwychwstanie? No, ten moment od Getsemane, gdy na Jezusa złożone zostały ciężary całego świata, to jest szczególny okres, prawda? Okres, gdy Chrystus mówi, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie, gdy potrzebuje wzmocnienia nawet anioła, który tworzy jakąś przeciwwagę tym agresywnym siłom zła, które mówią, nie warto umierać. Nikt z Twojej ofiary nie skorzysta. A być może właśnie ten anioł mówi, nie warto. Wielu skorzysta. I Chrystus w tym cierpieniu, gdy jest biczowany, Chrystus po prostu zaznaje goryczy śmierci autentycznej. W wymiarze życia Jezusa Chrystusa stanowiło to wielką wartość dla Jego przyszłej funkcji pośrednika. Nie ma takich problemów, takich cierpień, takiej kaźni, którą byś Ty przechodził, a którą by On nie zaznał. Była to autentyczna śmierć.
i też było autentyczne jego zmartwychwstanie. Zasadniczym jednak pytaniem jest to, czy Jezus musiał umrzeć i czy potrzebna i konieczna była jego ofiara, aby człowiekowi przebaczyć. To, że Jezus dobrowolnie przyjął na siebie karę śmierci, która przeznaczona była dla człowieka, właściwie dowodzi, że bez Jezusa Bóg Ojciec nie potrafił przebaczyć ludziom. Czy więc w ogóle możemy mówić o przebaczeniu, skoro Bóg faktycznie nie odwołał kary śmierci za grzech człowieka, lecz przeniósł ją na swojego syna? Czy widział kiedyś pastor, by jakaś mama, gdy zauważyła, jak jej dziecko zrobiło coś złego, aby ukarała za to inne dziecko i dopiero wtedy potrafiła przebaczyć swojemu? Albo sąd, który ogłasza amnestię dla jakiegoś skazanego, któremu powiedzmy pozostało 10 lat więzienia, lecz czyni to dopiero wtedy, gdy jakiś inny ochotnik zgodzi się odsiedzieć dodatkowo 10 lat za tego skazanego. Czy to jest przebaczenie? To jest doskonalsze przebaczenie, bo jest to przebaczenie, które zachowuje nienaruszalność prawa. Jeżeli policja ściga przestępcę, jeżeli prokurator gromadzi akta wielotomowe, jeżeli jest ileś tam rozpraw i sąd rozstrzyga, że jest winny i zasługuje na śmierć, a prezydent jednym podpisem go ułaskawia, to pytam się, jaka to jest sprawiedliwość znowu. No właśnie o tym mówimy i tutaj w ludzkim pojęciu najczęściej przebaczenie oznacza no przebaczenie. Ale to stwarza również precedens do tego, żeby następny znowu skorzystał z poszerzonych granic wolności i znowu z przebaczenia i następny raz i co dalej? Bóg obmyślił inny plan i on jest wartościowo nieporównywalnie lepszy. Zarzuty szatana były formułowane w ten sposób, że cała wina jest po stronie Boga, to Bóg zareagował tak, jak byłby winny. I w osobie Jezusa Chrystusa wziął winę na siebie samego. I wziął ją. I stworzył możliwość przebaczenia z wzięciem winy na siebie samego. To znaczy winę wziął Jezus. Winę wziął Jezus Chrystus. Ale kto zna, jaka jest zażyłość między dobrym synem i dobrym ojcem, to może zrozumieć prawa rzymskie i starożytne, które karały rodziców w ten sposób, że na ich oczach zabijano dzieci. Więc nie możemy powiedzieć w ten sposób, że dla własnej wygody Bóg Ojciec zepchnął karę na Jezusa Chrystusa. Trudno rozpatrywać, które cierpienia są większe, czy konającego dziecka, czy ojca, który siedzi przy łożu konającego dziecka. Także rozdzielanie tutaj i doszukiwanie się jakieś pójście na łatwą drogę ze strony Boga Ojca jest absolutnym nieporozumieniem. Raczej zdziwi nas to, że przebaczenie nie mogło być dokonane od tak za pstryknięciem palca, prawda? No powiedziałbym w ten sposób, że Bóg mógł siebie ograniczyć. Ale ja bym się osobiście nie zgadzał, żeby Bóg Ojciec czegokolwiek rezygnował, bo Jego atrybuty są gwarantem mojego bezpieczeństwa. Z czego On ma zrezygnować? Z prawości? Z wieczności? Z wszechmocy? Z nieomylności? Właśnie Bóg nie utracił żadnego ze swoich atrybutów, ale jeszcze uwydatnił to, że każdy Jego atrybut charakteru jest wieczny i jest potrzebny, jest niezbywalny, potrzebny do ku szczęściu powszechnemu. Chrystus powiedział, że ja kładę życie swoje. Ja kładę. Nam trudno określić, jak przebiegała rozmowa w Trójcy Przenajświętszej na etapie tworzenia Wszechświata, gdy rozważano kwestię udzielenia istotom wolnej woli i rozważano, jakie mogą być z tego konsekwencje. A może Jezus Chrystus powiedział, a gdy tak będzie, to ja uczynię tak, tak i tak. Z zapisu Janka Wielicznego wynika, że Chrystus poniósł dobrowolną ofiarę. Niesugerowaną, niewymuszoną. Szatan, doprowadzając do śmierci Chrystusa, obnażył swoją naturę. Jest niezwykle ważne. Chrystus, składając ofiarę na krzyżu, pokazał miłość Bożą, pokazał niezmienność sprawiedliwości Bożej, praw Bożych, pokazał, że określenie miłość ma
o wiele głębszy sens niż dotychczas wiązano, że miłość wiąże się z bezgraniczną ofiarą. I proszę zauważyć, że minie ten straszny, bolesny epizod grzechu i niebo zostanie tylko ubogacone wartościami etycznymi, a w niczym nie zubożone. I to jest cudowne. Jeżeli zostało w czymś zubożone, to tym, że Jezus Chrystus na wieki się wyrzekł bytowania swojego boskiego, swojej zewnętrzności, a będzie dla nas przyjacielem i bratem, ale dla nas Stwórca wszedł w byt ludzki, wszedł do rodziny ziemskiej. W ewangelicznym opisie życia Jezusa nie odnajdujemy wielu miejsc, w których Jezus na postawione mu jakieś pytanie nie potrafiłby udzielić odpowiedzi. Słowo nie wiem padło z jego ust chyba jeden raz w czasie jego 3,5-letniej działalności. Było to wtedy, gdy pytano go o dzień jego powrotu i końca świata. Dnia i godziny nikt nie zna, tylko Bóg, powiedział Jezus. Jest jednak pewne miejsce, które pokazuje, że Jezus nie potrafił zrozumieć pewnej okoliczności, zdarzenia i sam kieruje rozpaczliwe pytanie w stronę Boga. Wypowiedział je zawieszony już na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czyli dlaczego zostawiłeś mnie samego? W słowach tych przebija ból człowieka jakby całkowicie zaskoczonego, będącego dotąd przekonanym, że Bóg prowadzi go w jego misji. A teraz srodze się zawodzi. Jesteśmy świadkami dramatu człowieka, który całym swoim życiem przekonywał ludzi o bezgranicznej miłości Boga Jahwe. A teraz, w tej najważniejszej dla niego chwili, zostaje sam. Sam ze swoim cierpieniem i sam ze swoją rozterką. Coś Jezusa zawiodło. Ciekaw jestem, jaką treść wyrażają te słowa. Czy to jest taka refleksja bólu, czy tam pobrzmiewa przeżywane zawiedzenie? A może te słowa były świadectwem tego, że Jezus Chrystus swoją śmierć w swoim subiektywnym odczuciu przeżywał sam, samodzielnie, niewspierany przez nikogo. Bo jeżeli wziął na siebie grzechy całego wszechświata, świadomie wziął, to w imię jakiej sprawiedliwości miał być wspierany? Wziął i ponosi całą odpowiedzialność do końca. Zbrodniarzom, którzy ginęli na przykład, gdy komendant obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu ginął na terenie Oświęcimia, to zebrani więźniowie nie okazywali mu żadnego współczucia. W swojej świadomości byli pewni, że jest to po prostu sprawiedliwe. I mówią, dziejowej sprawiedliwości stało się zadość. W imię sprawiedliwości ponosi się odpowiedzialność do końca. W momencie, gdy Chrystus umierał, to miał przeświadczenie swoje własne, subiektywne, że kielich goryczy pije sam do końca. Proszę zwrócić uwagę, że istnieją dwie takie strony, jak subiektywne odczucie i obiektywny układ rzeczy. Chrystus wypowiada to stanie ze swojej perspektywy i ono jest prawdziwe. Pełny ból, on doznał pełnego opuszczenia, samotności w chwili śmierci. Ale jest prawdą również to, co czytamy w objawionych słowach, że Bóg Ojciec głęboko przeżywał to, co się stało, że całe niebo milczało, a Bóg Ojciec był tak blisko Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Jezus Chrystus wziął na siebie winę i zmarł potępiony, to my nie musimy umierać za swoje grzechy i doznawać tego Bożego potępienia. Znowu stało się zadość Bożej sprawiedliwości i miłości Bożej. Chociaż ten plan zbawienia ma tak trudne momenty, tak bolesne, to przyniósł takie olbrzymie dobro dla rodzaju ludzkiego. Interesujące jest jednak to, że ostatnimi słowami Jezusa Chrystusa
był okrzyk, wykonało się. Doprowadziłem do końca, prawda? Jezus Chrystus wiedział, że w Jego sercu nie powstała żadna myśl odwetu. Powiedział: Boże, nie poczytaj im tego za grzech. Boże, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wypijał kielich win ludzkich od początku do końca. I samotność w chwili śmierci jest chyba najbardziej dotkliwą samotnością. I Jezus Chrystus właśnie doznał tego w imię wypicia całości win przewinień ludzkich. Czytamy, że w Getsemane zostały złożone na Niego grzechy całego świata. I od tego momentu Chrystus jest skazany na siebie. Skazany absolutnie na siebie. On tą gorycz win i kary przeżywa sam do końca. Do końca. Gdy Jezus wykrzyczał w agonii słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił, to dał wyraz swojemu osamotnieniu, wniesieniu kar, win i cierpień rodzaju ludzkiego. To był nie tylko ból jakiś fizyczny, ale głęboki ból psychiczny. I dlatego Jezus Chrystus w imię całościowego poniesienia kar rodzaju ludzkiego takie miał przeżycia i te słowa wyrażają Jego gorycz samotności. A jak w świetle tych słów postrzegamy Boga? Boga postrzegamy w tym układzie jako sprawiedliwego, który dopuszcza do absolutnego wypicia kielicha win przez Jezusa Chrystusa, ale postrzegamy też Boga, który przeżywa z Jezusem Chrystusem i cierpi, ale między nimi jest niewidoczna zasłona, która została ustanowiona w imię poniesienia zupełnej kary za rodzaj ludzki. Celem złożonej przez Jezusa ofiary było zbawienie wszystkich ludzi. Jednak aby człowiek mógł zostać zbawiony, jak głoszą Ewangelie, musi uwierzyć w jej zbawczą moc. Kto uwierzy, ten będzie zbawiony. To główne przesłanie Nowego Testamentu. I tutaj napotykamy na pewną trudność, która nurtowała już świętego apostoła Pawła. Otóż, aby móc uwierzyć w ofiarę Jezusa, najpierw trzeba się o niej dowiedzieć. Jednak zdecydowana większość ludzi czasów świętego Pawła nie miała możliwości usłyszeć o Jezusie. Jeśli takiej możliwości nie mieli, nie mogą zostać ukarani wieczną śmiercią za to, że nie wierzą. O ich zbawieniu, zdaniem Pawła, będzie decydować coś innego. Życie zgodne z własnym sumieniem. I to jest chyba największy paradoks ofiary Jezusa, że w większości przypadków żyjących kiedykolwiek na ziemi ludzi decydowało i decyduje nie to, czy ktoś wie o ofierze Jezusa i w nią wierzy, ale życie zgodne z własnym sumieniem. Dzisiaj na ziemi żyje około 6 miliardów ludzi, ponad 6 miliardów ludzi już, z czego 1/5 to chrześcijanie. W tym większa część niepraktykująca. Reszta ludzi nie wie nic lub prawie nic o Golgocie. W każdym razie nie potrafiłaby wyjaśnić przesłania tej ofiary. W dodatku sami chrześcijanie różnią się w poglądach na temat, kiedy człowiek zostaje zbawiony, choć czytają tę samą Biblię. I tutaj właśnie dochodzimy do tego paradoksu. Wiary w ofiarę Jezusa. Spróbujmy spojrzeć na postawione pytania w dwóch takich perspektywach. Pierwsza to jest perspektywa osoby, która zetknęła się z kulturą judaistyczno-chrześcijańską, która wie, co to jest Pismo Święte, która zapoznała się z nim, która dostrzegła przewijający się najważniejszy wątek Mesjasza, Zbawiciela rodzaju ludzkiego. I ten człowiek po powzięciu tej wiedzy może w to uwierzyć, a może to odrzucić. I Chrystus powiedział, tym sposobem człowiek sam dokonuje osądu nad sobą. Może temu zawierzyć, a może nie zawierzyć. A może po prostu wiedza, którą zdobył, nie przekonuje go co do rozumiem. Faktów. Zgadzam się, że może coś takiego istnieć, ale w kwestiach tak ważnych jak styl życia, jak życie wieczne, prawda? Błędem jest traktowanie tej sprawy jako
czwartorzędną. Powinna ona być przedmiotem zainteresowania człowieka. Jeżeli brakuje mu informacji, aby podjąć decyzję, to powinien poszerzyć ten zasób informacji, aby mógł podjąć rozsądną decyzję. Ale Pismo Święte mówi, że jeżeli ktoś naprawdę pozna Boga, to nie może się do tego Boga odwrócić plecami. Ale z perspektywy naszej właśnie XXI wieku, jeżeli patrzymy na cały plan zbawienia i na ofiarę Jezusa Chrystusa, to rysuje się to pełne ciepła, klarowne i nie ma problemów, żeby się z tym zapoznać i uwierzyć. Czyli mówi pastor, że nie można nie zostać urzeczonym ofiarą Jezusa. Tak. No dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś żyje sobie w kraju, powiedzmy, jakimś arabskim. Ale to jest właśnie ta druga perspektywa, o której chciałbym mówić. Aha, to może proszę pan to mówić. Druga perspektywa jest zupełnie odmienna. Istnieje człowiek, który nigdy nie słyszał tego wyrażenia Pismo Święte, nie słyszał słowa Chrystus, ale ofiara Jezusa Chrystusa została spełniona za cały rodzaj ludzki. Ona nie ma wymiaru takiego subiektywnego. To jest obiektywny czyn Boga. Jeżeli w danym narodzie nikt o Jezusie Chrystusie nie słyszał, ale tak jak w liście do Rzymian czytamy właśnie w pierwszym rozdziale i w drugim, istoty te obcują z przyrodą, ponadto jest Duch Święty, który oddziałuje na serce i umysł człowieka. I czytałem na przykład zupełnie niedawno o tym, jak w Chinach wyznawca Konfucjusza jako młody człowiek zaczął stawiać sobie pytanie, jakie to ma sens, dlaczego nie ma więcej dobra na tej ziemi, prawda? I powstają pewne dylematy w umyśle i one mogą być odrzucone, a może człowiek, który nigdy nie znał nawet Boga, może rozwijać w sobie cechy prawe, jak wierzę jednak pod wpływem Ducha Świętego, i mieć upodobanie w czymś, co nazywamy dobrocią, taką postawą życzliwą, może realizować tą pełnię swojego człowieczeństwa według najlepszych tych wyobrażeń, więc on ciąży do Boga. A może człowiek wybrać przewrotność, złość, mściwość. Mogą być bliźniaki, jak niegdyś był Ezaw i Jakub. I jeden może umiłować tak zwane dzieła Boże, a drugi dzieła diabelskie. I ponieważ ofiara Jezusa Chrystusa została spełniona za wszystkich ludzi, bo Chrystus umarł nie tylko za sprawiedliwych, jest powiedziane, umarł za grzechy całego świata. On poniósł takie cierpienia, że każdy mógłby być zbawiony. Wobec tego Bóg w swojej wszechwiedzy wie, jak ten człowiek by zareagował, gdyby miał takie światło, takie poznanie, taką wiedzę. I na podstawie swojej wszechwiedzy rozstrzygnie los tego człowieka. My w Apokalipsie spotykamy się z takim stwierdzeniem w 7 rozdziale. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludzi i języków, stojących przed tronem i przed barankiem. Ja wyobrażam sobie nawet taką kwestię, że my możemy jakiegoś człowieka uświadamiać w kwestiach zbawienia, i on nie obdarza zaufaniem wypowiadanych przez nas tez, które my wygłaszamy, tej nauki. I wcale im nie musi przesądzać o jego potępieniu, że nam nie wierzy. Prawda? Dlatego, że on w subiektywnej, dobrej wierze odrzuca to, ale dalej on się kieruje prawością i dobrocią względem Boga. I dlatego ten człowiek będzie zbawiony. Na szczęście sądy sprawuje Bóg wszechwiedzący, sprawiedliwy i bardzo miłosierny. I on będzie rozstrzygał. Więc jest on tak pomyślany. Pismo Święte nam uchyla rąbka tej tajemnicy, że może objąć człowieka, który żyje w każdym wymiarze przestrzeni czasu. Oznacza to, że każda osoba, jeżeli skłaniała się, ciążyła w stronę dobra, to ona jest zbawiona jednak nie przez swoje dobro, przez swoje uczynki, bo te jej uczynki są tylko symptomami natury, którą ona w jakiś sposób kreowała, prawda? Ale ta osoba jest zbawiona tylko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana w 9 rozdziale czytamy opis sporu, jaki Jezus Chrystus wiódł z faryzeuszami. Jezus rzekł:
Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd i aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli do niego: czyż my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz pozostaje. Grzech wasz trwa nadal. Jest tutaj pewna myślowa przesłanka, która mówi nam o tym, że jeżeli nie widzisz, jeżeli nie masz poznania należytego według tych Bożych standardów, to podlegasz innym miarom Bożym. Ale mam głębokie przeświadczenie o tym, że człowiek musi generalnie ciążyć w stronę dobra, gdyby nawet nie słyszał w ogóle o idei zbawienia, żeby być zbawionym. Po prostu w świecie ścierają się dwa wielkie wpływy i człowiek może poddać się jednemu lub drugiemu. Ma ten poziom jeszcze woli, że może poddać się szeptom Ducha Świętego, które obejmują całą ziemię, i może się poddać pod szeptom szatana, które również obejmują całą ziemię. I jeżeli człowiek poddaje się Bożym sugestiom, to Bóg wie, że w warunkach wzrastania jego poznania aż do zupełności, jakby on postąpił, jakby on zadecydował, i ujmując ten przyszłościowy aspekt, chociaż niespełniony, Bóg podejmuje względem tego człowieka sąd. I ten człowiek będzie mógł się zapoznać z dziełami Bożymi właśnie kiedyś tam, gdy będzie zbawiony. Czyli te dwie perspektywy, o których pastor mówił, one się nie muszą kłócić? One się uzupełniają. Pięknie się uzupełniają. Uzupełniają się w imię dobra człowieka i jego zbawienia. Z tego, co pastor powiedział, wynika, że Bóg ma swoje dzieci także w różnych częściach naszego świata i w różnych obszarach kulturowych, niekoniecznie judaistyczno-chrześcijańskich, ale czy także miał swoich proroków tam? Bezsprzecznie ma swoje dzieci, dlatego że w Piśmie Świętym przewija się tak mocno wyartykułowana teza drugich owiec. Czy ma swoich proroków? Uważam, że tak. Znam taką książkę dwutomową. Oni znali swego Boga. I oni, głosząc, że są prowadzeni przez Boga, jakkolwiek by go oni nazywali, opowiadają się właśnie za czymś, za dobrem. W każdej kulturze spotykamy się ze zjawiskiem reformacyjnego nurtu, który się przeradza w ortodoksję i w zobojętnienie. Powinnością człowieka jest wzrastanie w dobrym, prawda? Trudno analizować tutaj każdy jakiś system religijny, ale natchnione słowo Boga mówi, że wszystko, co dobre u wszystkich mędrców tej ziemi, każda ich dobra myśl pochodziła od Boga. Zło nie może podchodzić od Boga. Więc jeżeli ktokolwiek wzrastał w dobrem, to świadczy o tym, że jest dzieckiem Bożym. Ale Bożym celem było to, aby to poznanie postępowało coraz dalej, coraz dalej. Pismo Święte przedstawia nam fakt istnienia natchnionych świętych ksiąg wśród mędrców, którzy dotarli do Jezusa Chrystusa. A mamy też przypadki ksiąg, które były zapisane, a nie weszły do kanonu Pisma Świętego. Także ja mam głębokie rozeznanie, że zbawienie Boże nie działo się tylko w świecie judeochrześcijańskim, obejmowało cały świat w oparciu o obiektywną ofiarę Jezusa Chrystusa dokonaną na krzyżu. Mam głębokie przekonanie, że pełne objawienie woli Bożej zostało zawarte w Piśmie Świętym. My powinniśmy się strzec przed lukrowaniem każdego zła. Ale bardzo ostrożnie należy formułować jakieś kwestie oceniające. Najlepiej się tego nie podejmować, pamiętając o tym, że i Luter był umiłowanym dzieckiem Bożym, a miał swoje wielkie słabości i swoje zahamowania w poznawaniu następnych zasad Bożych. I Bóg nawet powiedział: nie nałożę na was większego ciężaru. Bóg wie, że są pewne subiektywnie nieprzekraczalne granice rozumu ludzkiego, który nie jest w stanie przeskoczyć na inny etap rozwojowy, kulturowy i objawienia.
I Bóg z całą wyrozumiałością traktuje, że coś, ktoś tam pozostanie na tym swoim poziomie, a on powie, to jest moje dziecko. Więc ta kwestia nie jest sprzeczna z myślą o posłannictwie tych, którzy mają większe poznanie. Całe Pismo Święte zawiera tą myśl i ta myśl się szeroko przewija w ideach, w myślach właśnie nurtu takiego edukacyjnego, żeby tą pochodnię wiedzy nieść do ludu, prawda? I Bóg chce nas tak rozwijać, abyśmy szli każdy w różnym tempie, każdy innym kroczkiem, ale żebyśmy postępowali z Jego strony. Ale pastor mu tutaj podał przykład właśnie takiego idealnego zwiastowania, bo rzeczywistość okazuje się trochę inna. Ludzie głoszą nie tyle, żeby się podzielić, ile z takim posądzeniem już, jeżeli tego nie przyjmiesz, to będziesz potępiony. I proszę powiedzieć, czy osoba, która słucha takiego człowieka, który zwiastuje Ewangelię i widzi w tym nieautentyczność, czy winna jest za to, że odrzuca to? Nie jest winna. W żadnym wypadku. Jeżeli zwiastowanie nie zasadza się na miłości, to jest bezwartościowe. My już tyle poznaliśmy historycznych form przekazywania chrześcijaństwa, że skóra cierpnie, prawda? W Ameryce Południowej w czasie intensywnej ewangelizacji, gdzie nie ginęło tysiące ludzi, jak się zapoznałem ostatnio z tym. Jest przerażające. Coś to za ewangelizacja. Nawet w współczesnym czasach niektórzy też ewangelizują na miarę swoich możliwości, żeby kogoś tylko pogrążyć, pokazać mu, że jest mało wartościowy. Dostrzegając te negatywne kwestie, nie powinniśmy jednak uogólniać rzeczywistości zwiastowania do tych najgorszych wzorców. Prawdziwy chrześcijanin, który zetknął się z Bogiem, to nie może nie podzielić się z innymi. W jakiś nieraz nietradycyjny sposób, bo każdy przeżywa swój kontakt z Bogiem w swój niepowtarzalny sposób. I właśnie w taki niepowtarzalny sposób powinien też innemu o to opowiadać, żeby to było szczere i autentyczne. Żeby przenikało z umysłu do umysłu, z serca do serca, w związku przyjaźni i życzliwości. I tylko to ma sens. Chrystus był autentyczny do końca we wszystkim. I On jest dla nas wzorem w głoszeniu Ewangelii. Jaki obraz Boga wynika z naszego dzisiejszego spotkania, który patrzy na całość rodzaju ludzkiego, żyjącej w różnych obszarach kulturowych, z różnymi wartościami, w różnych prawach, tradycjami. I jest to obraz Boga miłosiernego, dobrego, który chce wszystkich zbawić. Ale dla mnie jest to też zrozumienie tego, że najważniejszym imieniem Bożym jest Bóg Jahwe. Słowo Jahwe jest formą słowa być. To jest Bóg, który się przedstawia. Jestem, który jestem. Będę, który będę. Nie tylko w sensie egzystencji, ale w sensie niezbywalności Jego atrybutów. I to mnie strasznie cieszy, że wieki mijają, a ten Bóg jest taki sam. On się nie zestarzał. Bóg mówi, ja się nie odmieniam, synowie ludzcy. Ta wizja, która tak mocno została wyartykowana w Piśmie Świętym i przedstawiona w dziejach Chrystusa i w krzyżu Golgoty, jest dla mnie właśnie urzekająca. Bóg przekonał mnie do siebie swoją miłością. Jak zatem ci, którzy wierzą w tego Boga, powinni dzielić się z tymi, którzy wierzą inaczej? Dla człowieka jest tak bardzo naturalne dzielenie się swoim zrozumieniem z drugą osobą. Nie narzucam swojego światopoglądu, nie wolno mi, ale się dzielę. Wsłuchuję się w przesłanie drugiej osoby. Każda rozmowa powinna ubogacić obie strony. Jezus Chrystus a się nauczył przez cierpienie. To jest Bóg, który się też coś nauczył. Jezus Chrystus mówi, idźcie na cały świat i głoście, bądźcie świadkami mojej miłości. Świadczcie, opowiadajcie, mówcie, ale nie indoktrynujcie, nie przymuszajcie, nie ośmieszajcie, nie szydźcie, bo jeżeli ktoś używa takiej metody, to używa z repertuaru metod szatana
z etykietką chrześcijanin. Czyli świadectwo miłości, a nie świadectwo wiedzy. Nie ma czegoś czystego takiego jak miłość bez wiedzy. I nie ma czegoś takiego abstrakcyjnego jak wiedza bez ustosunkowania emocjonalnego. To idzie wszystko jedno z drugim w parze, prawda? Więc możemy tylko mówić o tym, że może być tak zdeformowane, że człowiek może być napompowany wiedzą, a nie mieć w sobie nic miłości. On się nie nadaje na sługę Bożego. A jeżeli ktoś bardzo mocno akcentuje tylko miłość, 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 a o Bogu jego wiedza jest minimalna i zniekształca obraz Boga, to też jest nieporozumienie. To powinno iść w parze. Więc i my powinniśmy Boga opowiadać, akcentując każdą cechę Boga z należytym uszanowaniem, aby było to wyważone zrównoważenie prezentacji Boga. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.